Hej wam, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj przeglądamy Nissana 370Z, samochód, który bardzo lubię, który nie odznacza się jakimiś specjalnymi osiągami i którym zaraz sobie pojeździmy i sprawdzimy, jakie ma bodykity dostępne. Zapraszam was na mój przegląd. Więc tak. Od razu wam mogę powiedzieć, że mój Nissan nie jest wymaksowany w klasie B, chociaż niewiele mu do tego wymaksowania brakuje, ponieważ mam aż 594 punkty, czyli brakuje mi 5 punktów do wymaksowania. I mam teraz prędkość maksymalną, już wam pokazuję, żeby nie było. 315 km na godzinę, co w klasie B jest dość wysoko. Jest dość dużo. Ale niestety nie mamy tu tak dobrego przyspieszenia jak w innych konkurencyjnych samochodach z tej klasy. A muszę wam jeszcze powiedzieć, że i tak już tutaj mam bardzo dobre części do tuningu osiągów, dlatego no jeszcze coś tutaj można wycisnąć, co prawda, ale niewiele. Przyspieszenie nie jest tutaj najlepsze, ale prędkość maksymalna w klasie B jest naprawdę dosyć wysoka. Prowadzenie jest ok. Na większości tras spisze się nieźle. Zaraz sobie pojedziemy wyścigi klasowe oraz wyścigi bezklasowe. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Nitro w Nissanie mamy niestety słabe. Widzicie? Słabizna. Także, no cóż, ja dałem tutaj skillę na perfect start, dlatego i tak nie wiem, jakie tutaj włożyć, chyba że na katapultę. Nie wiem, czy by to coś dużo dało, ale takie dałem. Dobrze, wiecie co? To widzimy się na wyścigu. Mam tutaj dosyć ciekawych przeciwników. Tylko Toyota MR2 jest takim mocarzem, a reszta to są właśnie takie samochody jak Fairlady czy Nissan Silvia. Czy nawet Nissan 370Z, tak jak mój. O! Oh. O, oh, wow! Nawet jest Gallardo Spider. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Oczywiście z Toyotą MR2 nie mam co się równać. To jest koksu i wygra ze mną przyspieszeniem. Natomiast reszta przeciwników zobaczymy. Ja tutaj już jechałem ten wyścig wcześniej tym samochodem. I osiągnąłem tutaj prędkość bez power-upów 284 km na godzinę. Co jest też dosyć dobrym wynikiem. Okazuje się, że nawet całkiem nieźle przyspiesza ten Nissan na wysokich prędkościach. Wiecie co, nie będę się bawił z Toyotą. Pokażę wam, jak samochód da sobie radę na power-upach. Czy w ogóle coś zdziałam na power-upach. Doganiam Toyotę, ale no, raczej nie ma co tu liczyć na zwycięstwo. Nieważne, pokażę wam, jak jeździ Nissan 370Z i już będziecie wiedzieć, na czym stoicie przy kupnie tego samochodu. Ostatnio właśnie był w rotacji samochodowej, ale gościu w Toyocie MR2 widać, że bardzo, bardzo słabo jedzie. Jeździ przez takie miejsca, które go bardzo spowalniają. Zobaczcie teraz, nawet mimo że się tak rozwalił, to i tak, no, specjalnie go nie wyprzedziłem, w ogóle go nie wyprzedziłem. O, już tam nitruje, także już po mnie, poza tym mam lagi jeszcze. No cóż, ja też będę nitrował, chociaż mi to niewiele da. Także przyspieszenie nie jest tutaj najlepsze. Prędkość jest wysoka w klasie B, ale to właśnie dlatego, że przyspieszenie jest słabe. I ciężko nam się do tej maksymalnej prędkości rozpędzić. Mimo to jadę na drugiej pozycji. Miejmy nadzieję, być może matchmaking zaczął w końcu działać. Nie wiem, ale przeciwników naprawdę bardzo konkurencyjnych mi dobrało. Gościu w Toyocie MR2 jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Zobaczymy, jaką prędkość osiągnę tutaj na katapulcie. Powinno być nawet całkiem nieźle, ale zobaczymy. 270. Okej. Okay. No nic z tego nie będzie. Pełnej prędkości nie osiągnę tutaj.
Choćbym bardzo chciał i się starał. Ale nie odstaję od MR2, która bardzo, bardzo słabo jeździ. No to coś może teraz o prowadzeniu. Prowadzenie jest takie dosyć przyjemne. Fajnie się jeździ tym samochodem. Ale jest taki problem, że no troszeczkę brakuje tutaj przyczepności czasami, wiecie? Przydałoby się tej przyczepności trochę więcej. Dobra, spróbujemy teraz uciec z tej Toyocie. Ona mnie tu goni, goni. Jestem pewien, że jeszcze mnie przegoni. Pewny. Już mnie tam ciacha. Jeśli uda mi się to wygrać, to musicie wiedzieć, że na totalnym farcie. Chociaż facet naprawdę nie wie, co robi. Takim samochodem jechać tak słabo to jest naprawdę kosmos. No, udało mi się nawet tutaj trochę przyspieszenie polepszyć tym nitrem. Niewiele, ale zawsze. Zobaczcie, siedzę mu na ogonie. Toyota MR2 ma bodajże 290 km, czy 300 km na godzinę prędkości maksymalnej, nie jestem pewny. Wymaksowana oczywiście w klasie B. O, i teraz mam szansę wyprzedzić Toyotę! Trzymajcie kciuki, bo teraz jest chwila decydująca, ale niestety wygrało Nitro. Tak właśnie ostatnio ktoś mnie zapytał na Asku, czy nie wolałbym, by Nitro w Need for Speedzie Worldzie było zrównoważone dla wszystkich samochodów. Oczywiście, żebym wolał, no zobaczcie, jakby to urozmaiciło konkurencję, prawda? Jeszcze więcej samochodów rywalizujących ze sobą byłoby do wyboru. To by było naprawdę ciekawe. Powiedzmy, dać Nitro takie jak w, nie wiem, Audi RS4. Tamte Nitro nie jest rakietowe, nie jest też słabe. Można je ulepszyć. No i myślę, że to by było fajne rozwiązanie, prawda? A nie tak, że wsiadasz do, powiedzmy, Audi LMS Ultra, masz tam Nitro takie słabe jak w 90% innych samochodów, a wsiadasz sobie do Murcielago Roadster i nagle masz Nitro rakietowe prawie, że, prawda? Głupie to jest, ale no miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Jest teraz nowa ekipa od NFS World i jest to świeża krew. Miejmy nadzieję, że coś się w tym punkcie tutaj zmieni, żeby niektóre samochody nie były po prostu faworyzowane. Dobrze, wiecie co? Pojechałem sobie jeden wyścig. To może teraz pojedźmy jakiś bezklasowy. Pokażę wam przy okazji, jakie mam części w Nissanie. No i mam tutaj takie części jak ultra opony, wyścigowe hamulce, wyścigowe zawieszenie, ultra skrzynie, profesjonalne doładowanie oraz ultra silnik. Skille takie jak mówiłem, czyli wydłużenie perfect startu i jakieś tam części wizualne. 594 punkty na statystyce ogólnej, 645 przyspieszenia, 475 prowadzenia i chyba 680 coś prędkości. Moim przeciwnikiem jest Murcielago i zobaczymy, jak mi pójdzie. Murcielago startuje bez perfect startu. Pewnie dał mi fory, raczej na pewno. Ja sobie pojadę tutaj. Okej. Wow! Będzie ciężko. Tak, to jest trasa Rosewood Riley Reverse. Jedna z nowych dodanych ostatnio. I gonimy tutaj Murcielago. Jest dosyć fajna. Jest to urozmaicenie tego, co mieliśmy do tej pory w Worldzie. Czyli ojej! Czyli wszystkie te trasy asfaltowe. Tutaj możemy się trochę pościgać po tak zwanych bezdrożach. Jeździ się troszeczkę inaczej po takiej trawie, czy jak wcześniej widzieliście, piachu. Ale jest ok. Można się ścigać. Tak dla zabawy bardziej.
No i na tych terenach Nissan spisuje się całkiem fajnie. Murcielago oczywiście dawało mi fory, bo gdyby gościu chciał, to by mnie na starcie odstawił po prostu gdzieś tam z tyłu. Więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby Nissan 370Z był lepszy od Murcielago. Zwykłego, nie powiedziałem Roadster wcześniej? No jeśli tak, to przepraszam, chodziło mi o zwykłe Murcielago. LP640. Także nie jest to jakoś specjalnie zajebisty samochód. Nie jest też specjalnie słaby, prawda? Bo widzicie, że po jakimś tam ulepszeniu można nim dobrze jechać. O kurczę, czy ja wyjdę z tego lobby? Okej. No to wejdźmy teraz do warsztatu z częściami wizualnymi. Okej. Ja mam tutaj takie omalowanie. Nie wiem, czemu się nim chwalę. Każdy ma po prostu inny gust. Ale jest tutaj aż 4 bodykity. Są tutaj 4 bodykity, które wyglądają w ten sposób. Pierwszy wygląda tak, drugi wygląda tak, trzeci wygląda tak. Nie widziałem go jeszcze, nawet fajny. A czwarty wygląda tak. I jest to chyba mój bodykit aktualnie, który posiadam. Posiadam oczywiście też spoiler, który tutaj widzicie. I ogólnie moje autko jest już nieźle tutaj przerobione wizualnie. Tyle. Sprawdźmy jeszcze tylko, ile kosztuje Nissan 370Z i zaraz podsumujmy ten przegląd. Hopsa! Nissan 370Z kosztuje 700 tysięcy gotówki. Moim zdaniem powinien kosztować 500 tysięcy gotówki, dlatego że osiągi wcale nie są aż takie adekwatne co do ceny. No cóż. Ale jeśli ktoś lubi Nissany, to polecam. Samochód wcale nie jest taki zły i naprawdę można nim kiedyś coś wygrać, ale totalnie na farcie, jak to napisałem na swoim blogu. A tymczasem ja się powoli z wami żegnam i zapraszam na więcej przeglądów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, hej!